Kulek z motodzienka.pl wraz z kursantem przygotowaliśmy dla Was krótki materiał na temat jednego z ćwiczeń, które będziemy Was uczyć podczas naszego cyklu szkoleń. Będzie to ćwiczenie polegające na hamowaniu do punktu. Chciałbym również wyjaśnić, dlaczego preferujemy tą formę ćwiczenia zamiast innego, z którym możecie się spotkać, czyli hamowanie na machnięcie ręką. Przede wszystkim dlatego, że hamowanie do punktu bardzo dobrze oddaje warunki, jakie możemy spotkać na drodze. Czy są to nagle zmieniające się światła, czy wyjeżdżające auto z podporządkowanej, czy po prostu jakaś przeszkoda, której nie zauważyliśmy, wymuszająca na nas gwałtowne zatrzymanie, czy redukcję prędkości, zazwyczaj ma charakter po prostu hamowania do punktu. Zasadniczo należy wybrać sobie linię, czy jakiś punkt referencyjny, do którego będziemy chcieli się zatrzymać. Następnie nabrać prędkość dla nas komfortową i w komfortowym momencie rozpocząć hamowanie. Naszym celem jest coraz to gwałtowniejsze hamowanie. Należy również prawidłowo zainicjować proces hamowania. Cykle zazwyczaj większość konstrukcji zawieszenia motocykla nurkuje podczas ciśnięcia hamulca oraz przy jeździe ze stałą prędkością przednie koło jest niedociążone. Właśnie wcięcie gazu, następnie zainicjowanie, czyli preload zawieszenia, gwałtowne wyciśnięcie hamulca aż do uniesienia tylnego koła. W dobrych warunkach, przy dobrych oponach, przy zagrzanych oponach należy właśnie pamiętać o tym, że opona motocyklowa posiada lepsze właściwości frakcyjne w momencie, gdy jest już nagrzana. Większością motocykli typu Naked czy typu Sport jesteśmy w stanie podnieść tylne koło. Właściwie naszym celem jest hamowanie na granicy oderwania tylnego koła od podłoża. Należy pamiętać o tym, by sprzęgło wcisnąć dopiero w ostatniej fazie hamowania, tuż przed zatrzymaniem motocykla. Gdy silnik jest sprzężony z tylnym kołem, następuje hamowanie silnikiem, które nie tyle co samo w sobie jest skutecznym sposobem hamowania, natomiast prowadzi do naprężenia całej konstrukcji motocykla i jego ustabilizowania. Można to również przećwiczyć, próbując hamować jedynie przednim hamulcem, bez hamowania silnikiem. Zauważymy wówczas, że samo hamowanie jest bardzo chaotyczne, nieskuteczne i zasadniczo nie będziemy chcieli tego już więcej robić.